Wspominamy dzisiaj Najświętszą Dziewicę z Góry Karmel. Ta góra jest związana z Eliaszem. Ta góra jest związana z pustelnikami. Ta góra w końcu jest związana z zakonem karmelitów. Czyli jest związana na różne sposoby z ludźmi, którzy oddawali się głębokiemu życiu modlitwy. I o tym też dzisiaj mówi Księga Izajasza. O czym? O tym, że nasza dusza szuka Boga. To jest prawda nie tylko o Eliaszu, pustelnikach czy karmelitach. To jest prawda o każdym człowieku. Twoja dusza szuka Boga. Jak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, nasz duch to jest apetyt na Boga. To jest to pragnienie zbliżenia się do niego. I można powiedzieć, że to jest jakby taka część w nas, która trochę działa na granicy naszej świadomości. Nawet Udaje nam się zupełnie ją jakoś wyciszyć, nie zwracać na nią uwagi. Można ją przytłoczyć różnymi sprawami, którymi się zajmujemy. Można ją zagłuszyć różnymi pragnieniami, które spełniamy. Ale też można się do niej dokopać i można to pragnienie w sobie rozwijać, a raczej pójść za nim, bo ono w Tobie jest. Bóg, który nas stworzył, tak nas ulepił, tak nas ukształtował, że jesteśmy Jego spragnieni. Że jesteśmy naczyniem, które On może wypełnić swoją obecnością, i dopóki to się nie stanie, dopóty nie będziemy spełnieni. Dlatego może dzisiaj jest taki dobry dzień na to, żeby właśnie odrzucić to wszystko, co mnie przytłacza, co mnie rozprasza, co zajmuje moją świadomość, uwagę, wolę, i skupić się na tym, żeby usłyszeć w sobie to pragnienie Boga i żeby za Nim pójść. Kiedy Czytamy fragment proroka Izajasza, dzisiaj przewidziane na liturgię, to widzimy, że kiedy pójdziemy za tym pragnieniem, ożyje umarły, ten umarły w nas. Ożyje w nas to wszystko, co jest właśnie dzisiaj przywalone codziennością, takie przytłoczone obowiązkami, zmartwieniami, powinnościami, jakie nas czekają, to w nas ożyje i my staniemy się wreszcie pełni życia. Na pierwszy rzut oka, czy też ucha, ta dzisiejsza Ewangelia jest sprzeczna sama w sobie. No bo najpierw mamy odpocząć, a za chwilę mamy wziąć brzemię, jarzmo. No jak można odpoczywać biorąc jarzmo? Czy jedno drugiemu nie przeczy? No, trzeba najpierw zrozumieć, co Jezus ma na myśli, mówiąc brzemię, czy co ma na myśli, mówiąc jarzmo. No bo kiedy sobie przypomnimy z takiego ludzkiego doświadczenia, popatrzymy na przykład na faceta, który zakochał się. No i próbuje zmienić swój charakter, albo nawet próbuje zmienić się zewnętrznie zrzucić parę, parę kilo, albo prawda, przybrać sylwetkę plażową żeby tej swojej ukochanej się podobać. Ile on czasu na tym spędza, żeby nie wiem, dokształcić się, być mądrzejszym, żeby opanować swój charakter, żeby ukształtować swój wygląd, sylwetkę. No to potrzeba jest na to czasu, wysiłku, samozaparcia, a czasami nawet sporej ilości pieniędzy. A jednak podejmuje to z miłości. Chce się zmienić, chce się podobać tej która go kocha i którą on pokochał. Kiedy popatrzymy na Jezusa, no nie chciałbym tutaj oczywiście Jezusa porównywać do jakiegoś pakera na siłowni, ale jednak Jezus też podejmuje wysiłek, dlatego że kocha. I to jego brzemię to nie jest samo brzemię, taki bezsensowny wysiłek, ale to brzemię jest właśnie związane z miłością, ponieważ on kocha, dlatego zdobywa się na taką na takie samozaparcie, na, na taką drogę. Kocha z jednej strony ojca, za którym idzie, i kocha człowieka, dla którego umiera na krzyżu. Jeśli zatem chcesz odpocząć, jeżeli chcesz znaleźć ukojenie, to nie tyle szukaj zmiany tego, co robisz, zmiany drogi, ale poszukaj prawdziwej motywacji. Zapytaj siebie, czy ty naprawdę kochasz, czy to, co czynisz. Czynisz z miłością, z zaangażowaniem. Jeżeli to odnajdziesz, jeżeli w miłość będziesz w sobie rozwijał, to na każdej drodze będziesz spełniony.